Przetarg na dostosowanie oświetlenia na stadionie suwalskich Wigier ogłosiły władze Suwałk. Zmiany są konieczne, gdyż obecne oświetlenie nie spełnia wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na tą chwilę na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 znajdują się 144 lampy o natężeniu 900 luksów. Po modernizacji ma być 180 lamp o natężeniu 1600 luksów. O szczegółach mówi Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Suwałk. By ogłosić przetarg musieliśmy zapisać kwotę w budżecie. Na chwilę obecną jest to 300 tysięcy złotych, natomiast tak naprawdę cały ten koszt zostanie zweryfikowany dopiero po przetargu i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jaki realny koszt będzie tej inwestycji. Te zamówienie jest ogłoszone w formule projektu i buduj, czyli wykonawca, który wygra ten przetarg, będzie musiał najpierw je zaprojektować, następnie wybudować. I ta inwestycja ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że z powodu oświetlenia stadionu Wigry już raz zapłaciły karę w wysokości 20 tysięcy złotych. Jeśli klub nie dostosuje się do nowych wytycznych PZPN-u, może stracić licencję na grę w pierwszej lidze lub będzie zmuszony rozgrywać spotkania domowe na innym stadionie.